No hello, 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 siemaneczko, z tej strony Bas. Witam was w ryżu kochanej panny Lary. Pistoletem. Mamy króliki sobie po... Kurwa, serio? Ja pierdolę. No, dziękuję. Czy te strzały, które tu wystrzeliłem, da się zebrać? Nie. Dobra. Okej. Nie, bo tu się przyda... Po prostu chodzi o to, że tu się przydadzą te skóry do upgrade'owania rzeczy, więc... Dlatego je tak zbieram namiętnie. Dobra. Chyba tyle. A, jeszcze tutaj. I teraz do takiego punktu dosyć dużego chyba, nie? Bo to... Tędy wejść. Zauważył mnie. Musi być jakieś inne wejście. O, tam w tym więzieniu to z rozpierducha będzie. To taka sroga. Nie strzelaj. Nie jestem wrogiem. Nie strzelam. Ja też nie jestem wrogiem. Dzięki, że mi zabiłeś typiarzy. Dobra, pogadam z nim. Kim jesteście? Później będzie na to czas. Misje poboczne takie. Odpowiedzi. Słuchaj uważnie. Udało nam się zniszczyć starą wieżę radiową, ale utrzymują łączność dzięki powtarzaczom. Musimy je wyłączyć. Pomóż mi, a powiadomi innych, że można ci ufać. No jasne. Będę się za nimi rozglądała. Dobrze. Nie mamy dużo czasu. Ludzik Arbuzik to gdzieś tutaj jest. A po co ja do tego? Po co ja tutaj ten? O! O, wytrycha. Ja dalej nie mam wytrycha. Dobra, ziomuś. Tutaj trzeba całą ten teren przeszukać. Porządnie. Udało mi się przeniknąć w szeregi wroga i dowiedziałem się, że... A to chyba ten gościu, z którym teraz gadaliśmy. ...złóż naturalnych. Wydaje się, że nie wiedzą nic o tajemnicy, którą chronimy. Robotnicy, którzy budują żelazną drogę, sami są więźniami, niewolnikami Armii Czerwonej. Potężne maszyny poruszają się teraz po żelaznej drodze, przywożąc kolejnych niewolników, żywność i inne materiały potrzebne do zbudowania niewielkiego miasta. Czas wracać do mojego ludu, byśmy mogli zaplanować atak. Jeśli uda nam się zadać intruzom poważne straty, zanim dotrą do góry, być może poddadzą się i wycofają. Nie sądzę, ale może. Życzę ci tego, żeby się udało. Amunicja. Bo do karabinu, którego nie mam. Znaczy na pewno nie mam karabinu, ale do... Czekaj, gdzie ty... Siema. Króliki. Dobra, wejdźmy tu, poprzeszukujmy to porządnie. Bo też tutaj są te radiostacje. W niektórych miejscach właśnie. To co on każe nam rozwalić. No tu trzeba tylko wejść. Nie wiem, czy jedno nawet nie jest tutaj gdzieś. Dobra, tu. Okej, tu. Do góry nie. Krążyć trzeba. Chyba trzeba zrobić skok. Okej. I jesteś. A co tu jest? Jakaś beczuszka tylko. Ej. I co? I piórka. Ale to jest chyba możliwe, żeby Czekajcie. No chyba tak. Dostać się tutaj. No okej, nie wiem, no tutaj trzeba przejrzeć, bo to te zagłuszacze, te jakieś coś tam. Grobowiec. Pełne. Też wytrych. No ja cię kręcę, ile tu rzeczy do tego wytrycha zasranego. Byliśmy głupcami. Nieostrożnymi, zuchwałymi głupcami. Myśleliśmy, że zdołamy powstrzymać czerwonoarmistów.
ale przewyższają nas liczebnie, mają lepszą broń i nieprzerwanie przysyłają tu kolejnych ludzi. No niestety. Wielu z nas trafiło do niewoli, nie wyłączając mnie. Zmuszano nas do pracy w kopalniach we wnętrzu naszej własnej góry. Odkrycie naszej tajemnicy jest teraz tylko kwestią czasu. Gdy to nastąpi, musimy być przygotowani. Rozumiem. Co tu jeszcze jest? Tu coś leży. A, to jest ta amunicja, którą mam pełno. Nie. Kurwa, no. Gdzie to jest? A tam, one są dalej, dobra. Gdzie jest ten grobowiec? Tutaj, dobra. Jeszcze kawałek do grobowca. A ja nie wiem, czy tu typiarzy nie będzie. Tak szczerze powiedziawszy. Nie ma ich? Nie, nikogo chyba nie ma. Okej, tu jest to gówno. Wzmacniacze sygnałów radiowych. Zainstalowali je na pewno ludzie Trójcy. No i pyk. Pięciarz! Okej, a tu jest jakiś tutaj sekret. W ogóle. Może niekoniecznie tu. No, Laro, błagam cię. Okej, nie tu, tylko trzeba jakoś tam się... Tak, żeby tam pościągać te niektóre rzeczy. No czemu ty się nie chwycisz tej drabiny? No właśnie. A tylko, że miałem jeszcze No w końcu coś, na co mogę otworzyć. Ach, łuk bloczkowy. Siup! Czemu ja mam... Spadek FPS-ów, halo? Czemu nikt mi tu nie mówi, że mam... A to trzeba spalić akurat. Nie, tutaj nie ma takiego sekretu. Dobra, teraz mam 80. Jak tu się wchodzi? A, spacer. Dobra, zapomniałem. 60. Muszę chyba zmniejszyć graficzne na tej otwartej przestrzeni, bo... Bo nie chcę ten. To trzeba podpalić. Dobra, nieważne. A, tu jeszcze coś jest. Bo takich spadków to ja nie chcę. No, no skacz, kurde. Te oznaczenia nie są po rosyjsku. Może to ostrzeżenie. Musimy wysiągnąć odwiedzić. To jest. Chyba wejście do grobowca. Jeśli Konstantin będzie musiał zrobić, to sam nie będzie zadowolony. Przyciśniemy go, ale on. Ewidentnie zna metody przesłuchiwania. Uważam, że jest przywódcą ocalałych. Musi coś wiedzieć o boskim źródle. Znajdź jego słabość. Wykaż inicjatywę. Ten więzień. Może go odnajdę. Oj, dobrze by było. Tu jest jakaś, kurwa, jaskinia. Oho. Wybuchowe. Okej. Okay. Jest jeszcze on tu. O, też nie do wytrycha, miło. Jeszcze jeden kawałek i będziemy mieli super pistolet. Ej, tu coś leżało jeszcze. Amunicja, okej. Dobra. Coś jest na tym, na tej górze? Aha, tu nóż, jakąś linę sobie mogę przeciąć. No puść, no zejdź mi z tego. Kurwa, Laro, wkurwiasz mnie. No puść. A tu też się można wleźć na to.
Może tam coś jest ciekawego. Okej. Wiecie co? No, weź to. Niewielka, skomplikowana, nakręcana zabawka. O! Wykonano ją ze skrawków metalu i innych resztek pochodzących z gułagu. Zgromadzenie tych części musiało zająć sporo czasu. Zabawka? Nie powiedziałbym, że to zabawka, to żylotki, to jakoś... Zrobili jakąś taką piłkę, piłę. Coś. Ta zabawka talizman, ta w dupie. Co, ja zmniejszę ustawienia graficzne. Bo mi tu gubi te klatki. Dam na średnie. Zobaczymy, jak teraz się będzie to prezentować. Jak się nic nie zmieni, to wrócimy, nie? Wiem, że brak możliwego. No weź, kurwa, Laro. CCCC. O. Jak tam teraz klatki? Tak samo. To chuj. To wracamy do wysokiego. Dobra. Czyli po prostu w tej lokacji gubi klatki. I tyle. Dobra, jeszcze tutaj. No trochę teraz będzie nudniej, nie? Bo tu... Dobra, ja bym zrobił tu misję poboczną pierw. A oni chcą, żebym ja tutaj szedł? Nie. Tu. Ale ja tu nie chcę iść. Znaczy jakoś tak mega też nie będę tego wszystkiego przeszukiwał, bo to nie ma sensu, ale chcę zrobić to i wejść do tej dziury też, co tam odkryłem. Ale chcę pierw te zasrane stacje wywalić. Czemu mi każe tu iść, jak mi jednak tu mi każe iść. Stop, muszę pierw... Tam jest, na górze jeszcze. Wejdźmy tu na górę, pamiętam, że tu chyba jakoś tak dosyć skomplikowanie się właziło. Ta, tu jest pełno wilków. Niepotrzebnie tak przyszedłem. Auć. Chodź tu, gnoju. To jest jama wilków. Możemy sobie w sumie do niej wejść. Nie pamiętam, co to było. Okej. Dobra. Chyba tyle. Z tych wilków. Trochę amunicji poszło, ale nie jakoś super dużo. Nie wiem, co tu było. Nie wiem, co tu było totalnie. Tu coś było ciekawego, czy... Nie, tu jest wyjście, którym wlazłem. Tu nie ma jakiejś grzybki, tu nie za bardzo. Serio, nic nie ma? Serio, nic nie ma? O, tu coś jest. Mapę zaktualizowano. Też nic nie ma? Nie, są same grzyby. O, coś tu chciał. A, grzyby. Myślałem, że tu coś było, jakieś wejście gdzieś. No to kij. Dobra, to chodźmy do tego. Dobra, chodźmy do tej... Albo wejdźmy na tą tutaj górę. Spróbujmy przynajmniej, nie wiem czy tędy. Wejdźmy sobie do tej dziury. Nie, tu w bok trzeba. Wejdźmy sobie do tej dziury, co żeśmy odkryli i to chyba akurat będzie cały odcinek. Tak coś czuję. No ale zobaczymy.
Nie, bo tą misję też chcę zrobić, tą z tymi antenami. A ta dziura, to nie wiem, czy to nie jest wejście do grobowca. A ja nie mam spać po prostu? No właśnie. Trójca szuka źródła. Muszę sprawdzić, co wiedzą. Okej. Dobra. Do góry. I mamy to. Myk. Dobra, jeszcze dwie. Kurde, to może... Może... Kurde, jakieś takie dziwne zwiechy tu są. To może... Tu jest jedna... Gdzie jest druga? A tutaj... Ej, może faktycznie zrobię pierw tę antenę. Czekajcie. To jest wejście do grobowca? Nie. Tak? Może, czekajcie. Chwila, chwila, bo to kurde nie wszystko naraz, bo tu potem się wszystko naraz chce zrobić. Ja chcę... Ale ja chcę tam wejść, nie tu. Tu jest wejście. Te anteny pierwszy raz dupcyć. No nie, 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 nie tak. Myk, antena. Dobra, miejmy na uwadze, że tu jest dziura. Dobra. Że tu jest dziura do... Do tego ja bym pierw do tej dziury poszedł. Bo wydaje mi się, że to jest... Czemu ja tu mam skakać? Właśnie. Wiem, wiem, grobowiec zrobimy na spokojnie, panie tutaj. Nie wiem, czy to nie jest po drodze do tego więzienia, co ja mam iść. Dlatego to był punkt. Mhm, na 100%. Ale na razie nie, nie, nie. Na razie tutaj sobie... Róbmy tą misję. Dokończmy ostatnie. Antenka. Super. No i pewnie musimy jeszcze z nim pogadać. A, tu mam full. Musimy sobie coś udoskonalać. Mam nadzieję, że ostatnia taśma dotarła do ciebie na czas. Nagrywanie tych wiadomości dla ciebie zaczyna sprawiać mi przyjemność. Anna mówi, że muszę czasami oderwać się od książek i papierzysk, żeby przypomnieć sobie, po co to wszystko robię. Co to jest? Nienawidzisz mnie za to, że nie jestem przy tobie, ale niech będzie to. Dnia zrozumiesz, że moje wysiłki nie były na darmo. Buziaki i uściski. Ja tu czekam na ten sami pistolet jeszcze. Wiem, że twoja praca była ważna. Dobra, nie chcę się jej słuchać. Ja to tylko zrobiłem głównie po to, żeby ten... O, właśnie tak zrobić. Dobra. Czy da się tu jakoś tak... A, nie powinna się zabić. No właśnie. Wracam do tego typiarza. Zobaczę tą dziurę. Wiewiórka. Zobaczę tą dziurę. No i co? No i tyle na razie. I na razie tyle. Bo to pewnie będzie już koniec odcinka, już zostało 10 minut. Czekaj. Dobra, nieważne. Ładny przewrót. Tu nie było jakiejś amunicji, której nie zebrałem właśnie? Jakoś... No właśnie, coś tak czułem. Chyć! Ale fajnie się tu skacze tą Larą. Siema. No? Gotowe. Powtarzacze są wyłączone. Znakomicie. Nie mamy dużo czasu, ale skoro walczysz z nami, to ci się przyda. Co nam da? Wytrych!
No, zajebiście. Znaczy tam się nie będę cofał raczej do tego. Znaczy póki co. Coś było na wytrych? Póki co nie będę się tam cofał. Mówiłem poza nagraniem, jak już będziemy mieli więcej tutaj otwartego. No i na to właśnie czekałem. Na pistolet. Teraz mogę go rozwijać. To nie? Gdzie on jest? Halo? Co jest? A, mogę go wziąć. Ja mogę... Ja mam to wszystko? Nie pierdol. Nie, tego nie chcę. Szybkość przeładowania. Ludzi... Ja nie wiedziałem, że ja to wszystko mam. Bo to jest chyba jakiś taki mocny. Może jest wejście do starego więzienia. Ma to czarny, samopowtarzalny pistolet ciężki z rękojeścią. A, to jest taki desert, ala. Semi-auto. Prędkość przeładowania. A, wezmę sobie ten. Kurwa. No i od razu sobie szybko strzelność pójdziemy. Co to jest? No i to. Ole kozak, ja nie wiedziałem, że ja to już mam. Nie byłem, myślałem, że to ten. Myślałem, że to... Dobra, ulepszę ten łuk, już niech będzie. Dobra, wyprzpądałem się ze wszystkiego. A, jeszcze umiejętności mam. Kurwa, nie wiem, co z tymi umiejętnościami, to niektóre to są takie badziewie. A, niech będzie to. A, bo tu się szybko podróżuje, no. Teraz już wiem. Pistolet mi daj, patrz. Ole giwera. Dobra, idę potwierać te wszystkie szafki, co tutaj były. Tu były chyba szafki jakieś. Wszystko było, kurde, na wytrych. Wytrych. Nie tu. Ta szafa. Okej. Coś ciekawego? Aha. Tylko PD. Tu gdzieś ta dziura, nie? Gdzie ta dziura? Była. Bo tu dalej jak się szło. Tu chyba. Gdzie ta dziura zasrana? No nie gadaj, że ją zgubiłem. O! A nie, tu była. Dobra. Tu jest ta dziura. To jest raczej grobowiec, a nie tam w tej jaskini, no ale zobaczymy jeszcze. Ale na razie trzeba było... No zejdziesz po tej drabinie, czy niekoniecznie? Czy ona nie umie schodzić? A na co się schodzi? Zwania w ciemności? Co to jest? To jest w końcu grobowiec, czy jakaś jaskinia? Czemu ty nie umiesz ten... O, właśnie. Auć. Znaczy, to może być droga do jaskini, nie? Znaczy, do... grobowca. Czekajcie, bo tu coś... Tu coś jest. Co to jest? Czy to jest złoto? Oks. Muszę sobie na tym ekwipunku przemieniać niektóre rzeczy. Zdaje się, że opuszczono to miejsce w pośpiechu. Czy wiecie, coś tam znaleźli? O, jakiś fresk. Był prześladowany, a wraz z nim
jego wyznawcy. Wiem, że jest w pobliżu grobowiec, no już przestańcie. Jeszcze sobie przeszukuję. Nie wiem, czy się uda dzisiaj grobowiec zrobić. Już w następnym odcinku. To jest chyba grobowiec wejście. Nieznany obszar. Jezus, no przestaniecie mi z tym... Na dole jest woda. Słyszę, że jest jej sporo. Dobra. Coś do czytania. Z wizerunkiem miasta wybita w złocie. I gdzie jest ta dodatkowa informacja? A tutaj widać proroka. O, świetnie. Prawdopodobnie była to oficjalna waluta Kitierzu. Może. Nie wiem. Ja chyba dostaniemy po prostu do tego... grobowca i zakończymy odcinek, chociaż... No, można przedłużyć zawsze nią. Tu chyba muszę przejść. Jump i cyk. I w dół. Takie mam wrażenie przynajmniej. Ej, tu coś jest? Jest. Teraz tu, w... nie no, raczej nie tu. Raczej tu. Pyk. A zatem wodny taki będzie. Ikona z wizerunkiem proroka odlana ze złota. Tutejsi metalopłaszczycy. Jaki wizerunek proroka? Gdzie ty masz tu wizerunek proroka? Nadal widać tu wpływy rękodzieła bizantyjskiego. Spoko. Nie widzę tutaj wizerunku, no ale... Okay. Nic nie ma więcej, nie? To na pewno część tej instalacji. No to do dzieła. Okej. Okay. A, dobra. A tam coś jest. Okej. Okay. I tu będzie powrót, to nie. No właśnie. Tu jest to gówno. Okej. Okay. Chciałem przeładować teraz łuk, no nie ma. To już ten, to jest to wodne. No to nie jest najłatwiejsze. Ale spróbujemy. Woda wszystko niszczy. No niestety. Nawet wcześniej pewnie. Czy tutaj... Ja nie pamiętam tego grobowca. Czy co, co tu trzeba zrobić? Chyba, że sobie przypomnę. No. Ale to, że tyle? Nie, no nie uwierzę. Gdzie coś odpierdoli. No, no właśnie, no właśnie. No, właśnie. Czy to niemożliwe było? To było niemożliwe, że to tak. By się skończyło, to trzeba wodę podnieść wszędzie. Dobra. Bum. Okej. Okay. Coś jest w ogóle? Nie. Dobra, trochę podniesiona woda. No, pod wodę. No dawaj. No, lewy. Prawy? Raz prawy, raz lewy. Okej, okay, teraz tutaj można wyjść. No wyłaź. Czemu ty nie możesz wyjść? No. Laro. Nie odpierdalaj maniany, proszę cię. Strzały mam full. O, patrzcie.
No tu jest... Aha. O Jezus, to jest... Wiem, co tu chyba trzeba zrobić. Czy tak plus minus. Ale tu jeszcze coś było. A, dobra. Ja pierdolę, to trzeba... Ach, to trzeba tak zrobić. Trzeba sobie rzucić na... Na tą kładkę. To. Trzeba nacisnąć to. I kurwa trafić potem w to, jak tu będzie wracać. O, na szczęście się... Teraz chyba będę mogła przypomnieć. Na całe szczęście zblokowało nam się akurat. Gdzie przypłynąć? No w tą dziurę mogę. Wpłynąć, ale tu chyba nie o to chodzi. Może o to chodzi? Nie wiem. No wyłaź! Dwa. Może uda mi się dotrzeć do baryłki z ropą od drugiej strony. Ej? Baryłki z ropą od drugiej strony? To tutaj jest. A nie, to nie jest baryłka z ropą. Ale tutaj coś jest. Może się jeszcze uda dzisiaj. Możemy przedłużyć trochę. Jest problem, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, jak dla was. To dziura. Tutaj jest baryłka z ropą. Aha, bo ja tu jest ten jeszcze. Ja nie mam baryłki z ropą. No tak. Ale przeczytajmy sobie. Ropa powinna wystarczyć do oświetlenia korytarzy na dole, ale zachowajcie ostrożność. Nie usprawniliśmy jeszcze procesu rafinacji i produkt jest lotny. Poznasz człowieka, który nadzoruje budowę. Bez jego wiedzy o świecie nikt z nas nie przeżyłby tej trudnej podróży. Nie zostawaj za długo, a jeśli zapytać o swoją kurwa, żonę i Iwona dziecko, to czytała, udaj, naprawdę. Że nic nie wiesz. Nie może pogodzić się z tym, że zginęli podczas ewakuacji i myśli, że lada dzień tu dotrą. Jego wiedza jest nam potrzebna, a obawiam się, że stracimy go, gdy zmierzy się z prawdą. Może tak być. Dobra, bo ja tu jakąś tą baryłkę muszę znaleźć. Gdzie ona była? Bo ona powiedziała, że z drugiej strony się uda. Że ona tam jest gdzieś? Kolejna bariera. A jak się do niej dostać? To nie jest kwestia, jak się dostać, tylko... Skąd wziąć ropę? To bardziej mnie interesuje. Dobra, tu dziurę wylaliśmy. Aha. I co mi ta dziura dała? Znaczy, tu są te baryłki? Ja pierdolę, wiem. Oż ty w dupę. To nie będzie najłatwiejsze zadanie. Tam trzeba trafić. Tylko nie wiem, czy nie trzeba... O ja! To trzeba teraz znowu tak zrobić. Znowu zrobić tak, żeby to... Znowu to, żeby tu przeleciało. Na koniec wskoczyć na to i wrzucić. Kurwa! Czemu ona nie trafiła w to? O, super. Dobra. Szybko, 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 szybko! Jest, udało się! Dobra. Ha, widzicie, nawet wie to samo co Lara. Jednak pamiętam te grobowce w miarę.
No, co nam trochę ułatwi robotę. I myk. Nie wiem, czy to nie ostatnie już. Znaczy, mam nadzieję. Nie, no to nie było jakieś mega trudne. Ta, to ostatnie. Nie było to finalnie jakoś mega trudne. Pierwsze kubełki. I inne pizderki. Co dostaniemy tym razem za umiejętność? Starożytny rękopis o darach ziemi. I co? Instynkty naturalne. Bliskie surowce będą automatycznie pokazywane na mapie i podświetlane. Okej. No ciekawe, czy to jakoś mega jest przydatne będzie. Dobra, bo ja bym chciał stąd wyjść. Jeszcze na odcinku, co tu jest? Wyzwania w ciemności. A, to jest badanie wszystkich jaskiń. Nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy z takimi zabawami. W sumie zamiast wracać mogę się tapnąć, jakby nie patrzeć. Szybkie podróże. A gdzie bym się tapnął? Tutaj chyba, nie? Tu się tapnę. Szybka podróż. Tak. Nie ma co kombinować i wracać normalnie. Można się tapnąć. Jezus, Janieckiego ja przeczytałem. Myślałem, że to jakieś nazwisko, a to Janieckiego. Dobra, wejdźmy sobie gdzieś ciekawie. A, bo dobra. Walić to. Jeszcze szybko zapiszę. Na ten slot niech będzie. I tym optymistycznym akcentem zakończymy sobie ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobał. No i cóż, do zobaczenia w następnych odcinkach. Elo Elements!